Dzień dobry, dzień dobry. Witam moje drogie koziorożce i zapraszam serdecznie do czytania odnośnie miłości, emocji, uczuć dla par i singli. Zapraszam, tylko poukładam. Dla par i singli na rok 2019. Czytania ogólne już są dostępne na moim kanale. Czytania ogólnoroczne, więc zapraszam, są w playlistach. A teraz właśnie czytania o tematyce miłosnej. Ta tematyka jest wynikiem głosowania osób, które obserwują mnie na Instagramie. Więc zobaczymy, co dla Was, moje drogie koziorożce. Lewa strona to kolumna przeznaczona dla osób, które są w parach. Prawa strona to kolumna przeznaczona dla osób, które są singlami, singielkami. Sprawdzamy. Moje drogie koziorożce, może być tak w przyszłym roku, że będziecie razem ze swoim partnerem bardzo skupione na powiększaniu swojego dobrobytu, na kumulowaniu materii, na sprawach finansowych i to bardzo dobrze, ponieważ trzeba dbać o własne bezpieczeństwo i o stabilizację w relacji, więc absolutnie tak, to jest super. Natomiast starajcie się znaleźć czas dla siebie, nie odrzucać tej romantyczności, nie odrzucać emocji, żeby nie stracić z oka tego, co naprawdę jest ważne w trakcie tej drogi do celu, tak? Żeby nie stracić z oczu siebie, waszej relacji. Kolejną kartą, która nam się tutaj rysuje, jest energia karty Świat. Niewątpliwie bardzo, bardzo fajna. Może część z Was zdecyduje się w porze, tak to nazwę, zimowej, wyruszyć gdzieś na jakieś cudowne wakacje, bliżej bądź dalej. To już jakby zależy od Was tylko i wyłącznie. Niewątpliwie jest to karta, która zwiastuje partnerstwo w szerokim spektrum. Ogromne wsparcie. Nie tylko miłość, ale też sympatię, czyli lubimy się nawzajem, lubimy spędzać razem czas, lubimy swoje poczucie humoru, tak? Jakby sprawia nam frajdę, że możemy ze sobą przebywać i sprawia nam to radość, że możemy ze sobą obcować, tak? Jest to fajna, pomyślna energia, która zwiastuje naprawdę super chwilę. Okej. Okay. Kolejną kartą jest energia karty śmierć, czyli transformacji. To wydaje mi się, że lepiej zabrzmi ujęciu, w tym temacie. Może trzeba będzie, słuchajcie, jeszcze coś oczyścić w związku, żeby było jeszcze przyjemniej, żeby było jeszcze stabilniej, żeby było jeszcze bardziej partnersko. Może coś wymaga oczyszczenia, coś wymaga jakby powiedzenia sobie nawzajem, coś wymaga odświeżenia, jakiejś zmiany, jakaś korzystna transformacja, tak bym powiedziała. Być może nadchodzą jakieś zmiany, które Wy podjęłyście tutaj na początku roku, związane z tym, że pracujecie nad czymś, ustalacie coś wspólnie i to wymaga zmian. Tym samym więc te zmiany zaczynają się realizować, te zmiany zaczynają wchodzić w życie. To jest ogromna transformacja, która niesie za sobą dużo dobrego. Nowy początek, można powiedzieć, tak? Dlatego, że wy odpuszczacie, zostawiacie to, czego już nie chcecie. I idziecie w nowe. Karta śmierci to transformacja, która przynosi nam nowe początki. I słuchajcie, no może Wam być czegoś szkoda, tak? Może coś kosztem czegoś, czyli niestety bądź stety, ja myślę, że na spokojnie należałoby to ocenić,
Będzie taka energia, która będzie nakłaniać Was do tego, żeby z czegoś zrezygnować, aby móc wskoczyć z ogromnym entuzjazmem w to coś nowego, co jest jakby przed Wami. I przede wszystkim, słuchajcie, zwróćcie uwagę na swoje emocje, emocje swojego partnera, abyście wspólnie o tym rozmawiali, o akceptacji tej sytuacji, akceptacji tej straty, żebyście koncentrowali się na tym, co macie, na tych możliwościach, które wspólnie macie, również emocjonalnych, tak? Odwróćcie się, zobaczcie, co stoi za wami, zobaczcie, jak biegnie droga do tego pięknego zamku przez ten most. Także dużo dobrego dookoła, dużo fajnego, dużo sytuacji zapewne i aktywności, które należałoby brać w swoje ręce i nakręcać, tak? Wprawiać w ruch, skoncentrować się na tym. Właśnie, zobaczcie, bo. I karta głupca, czyli wskoczycie w jakimś znaczeniu w coś nowego wspólnie. Może przez chwilę będzie Wam żal tego, że z czegoś należy zrezygnować, bo nie można mieć na przykład wszystkiego naraz w tym samym momencie. Aczkolwiek to nie będzie długo trwało, tak? Głupiec, czyli to jest silne zaangażowanie i wiara, zaufanie w to, że ta decyzja, którą podjęliście, ona niewątpliwie jakby doprowadzi Was do pozytywnego zakończenia. Jesteście w to bardzo zaangażowane, bardzo szczerze wobec siebie, bardzo szczerze, jeśli chodzi o podejście do tej sprawy. Dla niektórych może w końcu nastanie czas, żeby powiększyć rodzinę też, co spowoduje pewnego rodzaju umocnienie, utrwalenie tej więzi, utrwalenie relacji pomiędzy wami. Także czemu nie? No zwycięstwo. Słuchajcie, no to faktycznie myślę sobie, że albo nowy członek rodziny i to będzie powód do dumy, do radości. Inni będą Wam gratulować takich wieści, więc pięknie. Dla osób, które nie chcą się rozwijać w ten sposób, czyli powiększać rodzinę, myślę sobie, że to jest jakiś nowy projekt, który wytworzycie razem, który wymaga od Was odświeżenia energii, odświeżenia emocji, zaufania sobie nawzajem, oczyszczenia jakby i pozostawienia tego, co tej relacji przeszkadzało się rozwijać. I dopiero później, po tym katarzis, wchodzicie w nowe z wielkim zaufaniem i kończycie z sukcesem, tak? Szóstka buław, czyli uznanie innych, sukces, który razem z partnerem wspólnie zbudowaliście, tak to powiem, nagroda jakaś, niezwykłe usatysfakcjonowanie z tej sytuacji, w której się znajdujecie, tak? Jest się z czego cieszyć wspólnie, z dobrze wykonanej pracy, z pracy nad związkiem, z pracy wspólnej nad czymś, nad jakimś projektem, tak? Karta jeszcze jedna, która mi się pojawiła, to pamiętajcie o odpoczynku. I to nie chodzi o to, żeby. Mi się wydaje, że o odpoczynku solo. Wspólny odpoczynek też fajnie, tak? Natomiast wydaje mi się, że ważne też będzie miejsce i gdzie każdy z Was będzie mógł naładować baterie niezależnie, tak? Żeby odpocząć od siebie, odpocząć od relacji. Przecież to normalne, czasami trzeba, żeby się nie zadusić. Tym bardziej, jeśli jesteśmy w długoletnich związkach. Dobrze, i teraz jeszcze karta wskazówka. Bardzo fajne, uważam, czytanie. Ach. U kogoś ta karta była. Niedawno jakoś. Nie wiem, czy nie w jakimś znaku, u jakiegoś znaku powietrza. To jest energia, moim zdaniem, konfliktu interesów, w którą stronę pójść. Tak sobie czytam tą kartę. I szczerze mówiąc, myślę sobie, że
To może być jakby związane z tą energią transformacji, że trzeba będzie obrać jeden kierunek, że trzeba będzie jakoś starać się oczyścić atmosferę, oczyścić sytuację, tak? Żeby móc ruszyć do przodu. Więc tak, moje drogie koziorożce będące w związkach, pięknego, miłosnego roku Wam życzę. Wypowiada się całkiem w porządku. A teraz single. No dobra. No dobra, słuchajcie. Widziałyście, nie mogłam uznać, że tego nie widzę. Słuchajcie, no dzieje się coś dobrego. Strasznie się ślizgają te karty, przepraszam Was. Przede wszystkim zacznę od tego, że wkraczacie w nowy rok niezwykle usatysfakcjonowane emocjonalnie z siebie. Dla mnie 9 kielichów to jest karta usatysfakcjonowania z siebie samego. Karta zadowolenia z siebie, kiedy czujemy się piękni, piękne, atrakcyjni, atrakcyjne, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie, intelektualnie. Wierzymy, że wszystko jest możliwe, tak? Tak jakbyśmy byli po prostu zakochani albo bardzo mocno zauroczeni. Wierzymy, że wszystko jest możliwe i później wierzymy w to, że nam również należy się energia w stylu żyli długo i szczęśliwie. Nie pokazała się tutaj na razie jednoznacznie taka energia, że na pewno kogoś spotkacie i na pewno kogoś poznacie, ale pokazała się energia 10 kielichów. Niesamowitego spełnienia emocjonalnego, niesamowitego szczęścia, poczucia szczęścia, tak? Jedność, można powiedzieć, no słuchajcie, no, że jest to pewnego rodzaju jedność z kimś, kogo się kocha. Spójrzcie na tę kartę. Tu jest jakby para dorosłych ludzi, nad nimi piękna tęcza, pan całuje panią w czoło, co jest wyrazem ogromnej miłości moim zdaniem. Za nimi dom, wokół biegają dzieci, piękny ogród, słońce, tęcza, no idealny, sielanka, idealny jakby obraz sytuacji. Więc może wy po prostu komuś powierzyłyście swoje serce. Może spotkałyście miłość taką porywającą, tak? Albo może jesteście usatysfakcjonowane z jakiejś relacji, która zaczęła się rozwijać w 2018 roku, całkiem niewinnie, a w 2019 zaczyna finalizować się jako para, jako bycie parą, tak? Jako bycie w związku. To jest też czasami, słuchajcie, energia, która mówi o tym, że poznacie kogoś może w sposób dosyć nagły. Z kim zawrzecie związek małżeński? I to Wam da poczucie szczęścia i poprawy takiego samopoczucia własnego. Dobrze, zobaczmy, co dalej. No słuchajcie, papież. No, to wiecie doskonale, że to jakby no małżeństwo, bo jest to energia związku opartego na tradycjach, na takich patriarchalnych wartościach. Zgodne małżeństwo, podobny światopogląd. Może znajdziecie kogoś, spotkacie kogoś, kogo wy będziecie widziały jako swojego przyszłego męża. Może spotkacie kogoś, kogo wy będziecie widziały, no właśnie, jako partnera na całe życie, tak? I to pięknie. Pytanie tylko, czy ta osoba będzie was tak widziała też jako partnera na całe życie. Natomiast niewątpliwie pojawia się tutaj energia, z której wynika, że wy pragniecie ustabilizować swoją sytuację i emocjonalnie jesteście w tym kierunku, bardzo w tym kierunku jakby rozwinięte, rozwijacie się duchowo, czyli musi być coś, musi być ta druga strona, no bo jak rozumiem, nie żyjemy iluzją i jakby nie wmawiamy sobie, że jesteśmy w szczęśliwym związku, jeśli nie mamy partnera, tak? Więc zakładam, że spotykacie kogoś, jakaś relacja, w której byłyście całkiem może taka właśnie nie do końca, która
dawała nadzieję na rozwój, zaczyna się zmieniać i to powoduje, że patrzycie razem wspólnie w jednym kierunku. Wy pragniecie stabilizacji, pragniecie domu, pragniecie rodziny. Pojawiły się dwie karty, które o tym świadczą. Okej. Ta osoba, o której mówię, o której myślę, ten wasz partner, to może być jakby właśnie energia cesarza, która się tutaj pojawiła, ale to też może być wasz ojciec, tak, do młodszych osób, który będzie oczekiwał od was, że będziecie działać zgodnie z wyznaczonym jakby. Z wyznaczonymi normami, tak powiem. Więc no, ten cesarz, powiem tak, to jest osobnik, który nie do końca kieruje się emocjami. Wy jesteście bardzo takie emocjonalnie i duchowo nastawione, natomiast on, szczerze mówiąc, to raczej kontroluje swoje emocje. On myśli logicznie, on jest bardzo asertywny. Więc nie wiem, czy nie spotkacie się z taką sytuacją, w której wy będziecie wychodzić z inicjatywą, żeby jakoś ten związek dalej ewaluował, natomiast spotkacie pewnego rodzaju opór w postaci osobnika lub osobniczki, która wam powie: słuchaj, no nie teraz, brakuje tego, tego, tamtego, musimy najpierw to, to czy tamto, no bo tu jest logika. Następna karta. 10 mieczy. Zmęczenia. Ja nie wiem, czy się nie okaże, że ten cesarz powie na przykład, że słuchaj, możemy zrobić to, to czy tamto, ale wszystko robisz sama. Wszystko robisz sam, bo ja nie mam na to czasu ani ochoty. Mam inne rzeczy na głowie. I was to troszeczkę przybije. Pamiętajcie, że no to w zasadzie nie musicie wszystkiego robić sama. I jeśli. Jeśli jest dobra wola z drugiej strony, to ewidentnie można pokonać trudności dzięki wsparciu partnera. Czasami też ta karta wyskakuje mi w sytuacjach, w której mamy do czynienia z taką bardzo huczną zabawą, gdzie później jesteśmy naprawdę mocno zmęczeni, tak bym to powiedziała. Natomiast tutaj ja myślę, że ta wasza wizja idealna tego pięknego wspólnego życia, tego jak miałoby to wyglądać, ślubu nawet i tak dalej, stanie w jakiegoś rodzaju kontrze z poglądami tego cesarza. To może być właśnie ten osobnik, ta osobniczka, czyli ta wasza osoba do pary, a może być to na przykład ktoś inny, kto jest dla was bardzo ważny i spowoduje, że troszeczkę stracicie grunt pod nogami na pewien czas, bo okaże się, że pozostawiłyście pozostawione w tym wszystkim poniekąd same, tak? I nie ma szans na to, żeby ktokolwiek wam pomógł. To dziwne, powiem szczerze. Pięknie się zaczynało, ale ta końcówka jakoś zaczyna się komplikować. Nie wiem, kim jest ten cesarz, bo to on tu namieszał. Nie wiem. Dobra, zobaczmy, co dalej. No tak, słuchajcie, no. Mamy świeżutką energię ziemską, która mówi o tym, że żeby coś osiągnąć, żeby osiągnąć rezultaty, trzeba pracować każdego dnia. Nigdy nie przestawać się uczyć, tak? Jakby i po prostu być bardzo wymagającym względem siebie. Więc jeśli wy siłą woli będziecie dążyć do zalegalizowania swojego związku w sposób bardzo tradycyjny, to obawiam się, że wszystkie kwestie związane z realizacją tego przedsięwzięcia mogą zostać na waszej głowie. Po prostu. Mogą zostać na waszej głowie, że będziecie za wszystko odpowiedzialni, za wszystko odpowiedzialne. No i ostatnią kartą, która nam się tutaj pojawia w rozkładzie, jest energia czterech buław, która ewidentnie jest dla mnie no, taka ślubna, powiedziałabym, bo oznacza świętowanie i zabawę w gronie rodziny.
Czasami umowę zawartą za obopólną zgodą tych partnerów, więc może dojdzie faktycznie do tego ślubu pod koniec roku. Słuchajcie, niewątpliwie wsparcie ze strony osób, które macie wokół siebie, możecie na tych osobach polegać, możecie jakby polegać na szczęśliwych zbiegach okoliczności. Natomiast jeśli doprowadzicie do tej imprezy ślubnej, tak to nazwę, no bo ona mi się tutaj wyłoniła jednoznacznie, albo jakiejś imprezy, która z punktu widzenia waszego związku dalej będzie bardzo ważna, to będzie was to kosztowało bardzo dużo wysiłku. Dlatego, że w moim odczuciu z jakichś powodów zostaniecie z tym pomysłem pozostawione same sobie. Nie wiem czemu. Ale cesarz będzie wam pokazywał palcem, będzie rządził, natomiast będzie sprawdzał, czy wszystko jest realizowane do końca. Ale słuchajcie. Nie będzie zainteresowany, żeby was wesprzeć w tym. Waszą kartą wskazówką dodatkowo jest energia, słuchajcie, widzicie, która mówi o tym, żeby nie pozwolić nikomu, żeby wpływał na wasze plany, żeby wpływał na wasze wartości. Może będą jakieś dyskusje dookoła was, które naprawdę niewiele będą znaczyły, jakiś konflikt, z którego nie będzie wynikało żadne zrozumienie, tak? Jakieś w ogóle takie gadanie bez sensu, które może opóźnić wasze plany w jakimś znaczeniu. Także trzymajcie się sobie raz wybranego przez siebie scenariusza i raz wybranej drogi i bądźcie w tym konsekwentne, jeśli naprawdę tego pragniecie. To może być dla was męczące, no 10 buław się pojawiło. Czyli jakby teoretycznie powinnam powiedzieć w tej karcie, nie wszystko musicie robić same. Natomiast tutaj, gdy zobaczyłam tego cesarza, to ja myślę sobie, że on po prostu będzie wam pokazywał palcem poniekąd. Natomiast nie do końca będzie chciał w sposób fizyczny przygotowywać się do tej energii, która mówi nam o zabawie w gronie najbliższych. Tak, czy jakimś przyjęciu na przykład weselnym, tak to nazwę. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, napiszcie mi. Szczerze mówiąc, naprawdę takie rozłożenie, no naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam tak interesujące, znaczy wszystkie są interesujące, ale to jest takie zaskakujące, naprawdę. No bo przecież, jeśli dwójka ludzi chce się ze sobą związać, to zazwyczaj obie strony pracują nad no, dojściem do finiszu tego postanowionego sobie celu. A tutaj wygląda na to, że osoba, która się jawi w pozycji cesarza, raczej będzie zainteresowana tym, żeby dyrygować, ale to wy miałobyście wszystko zrealizować. Ojej, przepraszam. Także moi drodzy, wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.